We wtorkowy poranek pod Dębem Wolności stanęły znicze. Wśród zebranych prócz władz Suwałk znaleźli się również mieszkańcy naszego miasta. W taki sposób wyrażano solidarność i współczucie dla gdańszczan, którzy utracili w tragicznych okolicznościach wieloletniego prezydenta swego miasta. Znicze miały być także wyrazem otuchy dla rodziny zamordowanego Pawła Adamowicza. Prezydent Suwałk Czesław Frankiewicz miał okazję poznać Pawła Adamowicza osobiście. Głęboko przejęty śmiercią prezydenta Gdańska, podzielił się z mediami i zebranymi refleksją. Dobry człowiek, kochający swoje miasto, ukochany Gdańsk, który przez tak wiele lat pracował na rzecz Gdańska, gdańszczan, mieszkańców, rozwijał swoje miasto, troszczył się o to miasto, po prostu był dobrym gospodarzem, dobrym samorządowcem. I to jest smutne, że ta nienawiść, te podziały między ludźmi są tak głębokie, że ta tragedia, która wydarzyła się, powinna uczyć nas wiele, że powinien być szacunek zawsze do drugiego człowieka, bez względu na to, jakie ma poglądy i jak w swoim postępowaniu zachowuje się. Człowiek jest zawsze człowiekiem. Prezydent Suwałk zapowiedział również kolejne kroki, jakie zamierza podjąć w związku z gdańskimi wydarzeniami. Będę apelował do instytucji, które miały przygotowane jakieś wydarzenia rozrywkowe, żeby ograniczyć do minimum właśnie czas zabawy i w ten sposób właśnie uczcić pamięć prezydenta Adamowicza. Na koniec podziękował tym, którzy pomimo porannego pośpiechu i obowiązków pojawili się w Parku Konstytucji 3 maja. Dziękuję Państwu za przyjście tutaj i za zapalenie znicza. To też świadczy o tym, że w dniach smutku, w dniach żałoby możemy być razem, powinniśmy być razem nie tylko od święta, ale również i na co dzień. Tak jak mówiłem, pomimo czasami różnic, różnych poglądów, są takie sprawy, które nie powinny nas dzielić, a to, co się stało w Gdańsku w niedzielę, jest również pokłosiem tej mowy nienawiści, tego zła, które występuje coraz częściej w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej. Te podziały są takie głębokie. Wśród zebranych była także grupa młodzieży. Przyszli tutaj, by dać wyraz swej dezaprobacie dla nienawiści, przemocy, podziałów. Zabójstwo pana Adamowicza jest dla nas wielką tragedią. Jesteśmy tu, żeby wspomóc go, żeby zaprotestować tej nienawiści ludzkiej. Flaga na maszcie suwalskiego ratusza jest opuszczona i oznaczona kirem. Podobnie flagi wiszące u wejścia do urzędu, a przy filarach również stoją znicze i zdjęcie Pawła Adamowicza.